10 najbardziej nawiedzonych zamków. Materiał opracowany na podstawie mane.pl. Zamek Lep to z pewnością jedno z najbardziej przerażających miejsc w Europie. Ta 14-wieczna budowla pełna jest ciemnych loków, w których podobno wciąż zalegają szkielety. Każdy kto odwiedził Lip Castle mówi o ciężkim do opisania nieprzyjemnym uczuciu. Które pojawia się podczas zwiedzania. Według miejscowych straszy tu 20 różnych duchów, a przerażające historie podsyca krwawa historia zamku. Kiedyś o władzę walczyli tu dwaj bracia, jeden z nich był księcem. Żądny majątku, bliźniak, zabił go podczas mszy, brudząc krwią cały ołtarz. Od tego czasu świątynia nazywana jest krwawą kaplicą. A duch księdza podobno do dziś nie opuścił zamkowych murów. Tak przynajmniej pisze portal turystyka.wp.pl. Pradjamski grad, czteropiętrowy zamek we wsi Predjama w okręgu Postojna w Słowenii. Pod ponad 100-metrową pionową skałę, wchodząc w skład wyżyn słoweńskiego krasu. W XV wieku zamek był siedzibą legendarnego barona rozbójnika Erasma Luggera, który jak Janosik albo Robin Hood grabił przejeżdżające w pobliżu kubieckiej karawany, a łupy rozdawał biednym. Podczas wojny austriacko-węgierskiej baron stanął po stronie Węgrów, co w rezultacie doprowadziło do oblężenia w 1483 roku jego zamku przez wojska austriackie pod dowództwem Rafbara z Triestu. Istnienie podziemnych przejść pozwalało załodze zamku na w miarę swobodne, ale skryte wychodzenie na zewnątrz i bezpieczny powrót z opatrzeniem. Mając w ten sposób dostęp do świeżego mięsa, warzyw i owoców, baron Luger drwił z Austriaków, wysypując je im na głowy. Oblężenie trwało rok, aż w 1484 roku, baron został zdradzony przez kogoś ze swojej służby i został zabity przez austriacką kulę armatnią w chwili, kiedy przebywał w toalecie. Sprzedajenny sługa zapalił lampę wskazującą Austriakom kierunek, w którym powinni strzelić. Do dziś krążą legendą duchu barona odwiedzającym zamczysko. Zamek Musham. Jak podaje, zalajkowany.pl zamek Musham, który zniesiono w XII wieku, cieszy się bardzo złą sławą. Według legendy z XVII wieku ścięto tu ponad 100 czarownic, a niektóre z nich mają do dzisiaj nawiedzać zamkowe muzeum. Kobietom obcinano ręce i torturowano gorącymi narzędziami. W 1800 roku wokół zamku znajdowane były także okaleczone jeleni i bydło. Mimo mrocznych historii zamek odwiedzają każdego roku setki turystów. Czylingam. Przewodnik polemik.com.uk Opisuje mroczny dzień zamku. Zamek wbudowany został w XII wieku i pierwotnie miał być klasztorem. Do tego jednak nigdy nie doszło. W XIV wieku, w czasie wojny ze Szkocją, zamek służył Anglikom jako baza. Z czasem jednak trafił on w ręce Szkotów, którzy wykorzystywali jego świetną lokalizację. Przez kolejne stulecia był rezydencją rodzin Grey i Bennett. W jego murach dochodziło do straszliwych rzeczy. Cały budynek jest świetnie zachowany do dziś, podobnie jak przerażająca komnata tortur i Cała gama śmiercionośnych sprzętów, takich jak na przykład magiel, którym jeżdżono dłonie czy stół do łamania kończyn. Torturowane tam osoby przechodziły przez prawdziwe piekło. Warto wspomnieć, że do tego pomieszczenia wpuszczane są osoby jedynie o naprawdę mocnych nerwach. Historycy szacują, że w ciągu trzech lat pracy Kata zginęło tam ponad 7,5 tysiąca osób. Podobno duchy zamordowanych nigdy nie opuściły zamku i straszą tam do dziś. Najczęściej spotykanym duchem jest widmo Lady Barkeley, zdradzonej żony właściciela zamku. Goście Chillingham często słyszą szelest jej sukni i przerażające odgłosy przechadzającego się wraz z nią dziecka. Zamek nawiedza także duch kata, o którym wcześniej wspomniałem, który marnie skończył swój żywot. Zawisł on na drzewie, a ludzie odrąbywali fragmenty jego ciała. Między innymi ze sprawą tej legendy zamek budzi prawdziwe przerażenie wśród mieszkańców wysp. Warto zaznaczyć, że dziś budynek pełni funkcję hotelu i jest otwarty dla zwiedzających. Co więcej, można tam także urządzić. Wesele Malbork Zamek Malborku na prawym brzegu Nogatu Wzniesiony w kilku etapach od 1280 roku do połowy XV wieku przez zakon krzyżacki Początkowo był siedzibą zakonu krzyżackiego i władz prus zakonnych W latach 1457-1772 był rezydencją Królów Polski Ciekawie scharakteryzował kwestię malborka portal historyhunters.pl. Pierwsze doniesienia o ciężkich, głośnych krokach na wąskich schodach przelegających do dawnej noclegowni pochodzą z 1958 roku. Usłyszała je kasjerka czekająca nocą na przyjazd wycieczki. Tu panie po stopniach przeszło... Głośny rumor. W latach 70. w tej samej części zamku, jedną ze pracownic przeraziło na nocnym że widmo czarnej postaci w wysokim cylindrze, wyglądającej jak woźnica karawanu. Strażnicy wezwani na miejsce nie mogli uspokoić psów, które kuliły się ze strachu, chociaż nikogo nie było już widać. Osoba, która spojrzała wtedy w lustro, skamieniała ze strachu. Oprócz strażników i psów odbijała się w nim także grupa cmentarnych stangretów. Od tego czasu hałasujące schody straszyły wielokrotnie i straszą nadal. Kilka razy słyszano dźwięk, jaki wydawałoby ciało upadającego człowieka. Urywał się zawsze nagle, ilekroć światek dopadał schodów, żeby zobaczyć, co się dzieje. Nawet kiedy zaułek za schodami oświetlono, duchy nie przestały hałasować i materializować się w tym miejscu. Sprawę postanowiono więc zbadać. Okazało się, że w czasach krzyżackich wtalne schody prowadziły do kostnicy. Znoszone po stopniach zwłoki rycerzy mogły być niechcący upuszczane, nie mówiąc o metalowych elementach zbroi. Glamias. Zamek w Glamias w hrabstwie Angus uważany jest za najbardziej nawiedzony zamek w Szkocji. W zamku znajduje się m.in. sala Duncana najstarsza, w której William Shakespeare umieścił scenę zabicia króla w Macbethie. Na tereny zamku wjedzie brama z kutego żelaza wykonana dla królowej matkinej 80. rodziny w 1980 roku. Historia jest bardzo dobrze znana, jednakże na szczególną uwagę zasługuje materiał ze strony facet.net.pl, gdyż naprawdę fajnie to opisano. Przez stulecia twierdza, zyskała opinię miejsca, skrywającego przerażający sekret. Już na pierwszy rzut oka można dostrzec różnicę w architekturze. Jeśli staniemy przed zamkiem i policzymy wszystkie okna, a następnie porównamy to z liczbą okien, liczonych od wewnątrz, wynik nie wyjdzie identyczny. Będzie brakować nam dwóch okien. Wychodzi na to, że zamek skrywa coś na wzór sekretnego pokoju. Jego przeznaczenie i zawartość stały się tematem debaty, która trwa już od blisko. Sześciu stuleci. Nikt z właścicieli nie jest do końca zorientowany, gdzie dana komnata jest umiejscowiona. Badają liczne przypuszczenia, wskazujące najczęściej typowaną lokalizację jako ostatnie piętro jednej z wież. Przez dekady pojawiały się jednak różne mrożące krew w żyłach historie. Kolejne pokolenia służących przekazywały sygnały o dziwnych stukach w ścianach. Jeden z lordów, ponoć słyszał je król James V, wspomina o rzeczy zamkniętej w pokoju. Wielu służących przypuszczało, że rzeczą jest zdeformowane dziecko. Efekt trwającej całe stulecia tradycji zawierania małżeństw między bliskimi i krewnymi w obrębie arystokracji. Przypuszczenia wydają się dość racjonalne, gdyż w zamku znaleziono obraz olejny przedstawiający dziecko o zniekształconym tułowiu. Tożsamość namalowanej osoby niestety nie została ustalona. Jedną z nich jest historia związana z Janet Douglas, czyli Lady Glamis, żoną i trucicielką lorda Jakuba Douglasa. Kobieta została spalona na stosie w Edynburgu za uprawianie magii Lady, obecnie ukazuje się pod postacią szarej damy określanej jako Grey Lady która modli się w zamkowej kapliczce przed ołtarzem. Widywana jest także w pozycji siedzącej w tylnej ławce kapliczki. Co ciekawe, występują w tym miejscu zjawiska, które parapsychologowie uważają za dowód istnienia ducha. Skutkiem przebywania zjawy w zamczysku są szybkie zmiany temperatury oraz gęstniejące powietrze powodujące u niektórych gości omdlenie. Zgłębiając dalej historię zamku glamias, natknąć się można na wydarzenie z roku 1486, kiedy to doszło do wyjątkowo makabrycznej sytuacji. Mieszkańca w pobliżu rodzina Ogiville poprosiła ówcześnie panującego lorda Glamis o schronienie przed wrogim rodem Lancejów. Panujące można władca rozkazał ulokować swych nowo przebyłych gości w podziemnej komnacie. Owa rodzina została zamknięta na miesiąc, pozostawiona na łaskę losu i bez pożywienia. Po otwarciu drzwi, w pomieszczeniu, odnaleziono tylko jedną osobę, która jakimś studem przeżyła. Jak się później okazało, przetrwała dzięki temu, że. Pożywiała się pozostałymi członkami rodziny i stan psychiczny także pozostawiał wiele do życzenia. Nie ustalono dlaczego Lord Glamis w taki sposób postąpił z Rodem. Być może Lenowie byli sprzymierzeńcami owego lorda, a może to tylko chory eksperyment. Barry Pomeroy. Kwestia tego zamku została scharakteryzowana przez xv Piętnastowieczny zamek znajduje się nieopodal angielskiej wioski o tej samej nazwie w hrabstwie Davon. Zbudowany przez Henry'ego Pomeroya już w kolejnym stuleciu wszedł we władanie wpływowego wówczas rodu Seymourów. Pod względem domniemanych zjawisk paranormalnych jest obiektem dość niezwykłym, bo władają zamkiem aż dwie damy. Obok standardowej dla tego typu obiektów damy białej, współgospodarze Ruiną dama niebieska. Pierwsza to zjawa Lady Margaret Pomeroy. Piękna i wielbiona przez mężczyzn, więziona w zamkowej komnacie przez 20 lat przez swoją zazdrosną siostrę zmarła powolną i bolesną śmiercią. Przechadza się teraz nocami po wałach zamkowych. Podobno jej wyczulona obecność powoduje niektórych zwiedzających uczucie depresji, przerażenia i beznadziei. Druga z gospodyń zamku niebieska dama jest identyfikowana z córką normandzkiego pana, zniewoloną przez własnego ojca. Dziecko będące owocem tego związku zostało zabite w wieży. W zamku da się podobno słyszeć. Błaganie o pomoc i płacz dziecka. Warwick, średniowieczny zamek położony w Warwick, w hrabstwie Warwick, w środkowej Anglii. Znajduje się on na brzegu malowniczej rzeki Avon. Na tym zamku można przeczytać krótką, ale ciekawą notkę na joemonster.org. Wilhelm Zdobywca zbudował ten zamek w XI wieku. Zamek Warwick widział więcej bitw niż którykolwiek europejski zamek. Duchy poległych we walkach pojawiają się tu i ówdzie. Wieża duchów jest miejscem, w którym przebywa duch Ser Fulka Greyvilla. Sel Gravely został zamordowany we śnie przez swojego służącego w 1628 roku i od tej pory w zimne noce wyłazi ze swojego portretu. Również w Lochach dzieje się coś niezwykłego. Zwiedzający je turyści często skarżą się na zawroty głowy i nudności. Draxholm. No gdyby zamek z taką nazwą nie był nawiedzony, to byłoby naprawdę słabo. Archiwum pisze, na początku XX wieku w zamku mają miejsce prace remontowe. Podczas budowy nowych toalet budowniczy muszą zwalić kilka ścian. Za jedną z nich czeka szokujące odkrycie. Szkielet białej sukni. Stwierdzono, że szczątki należą do młodej dziewczyny. Być może jest to biała dama, która objawia się w korytarzach zamku. Legenda wspomina o córce pana tego zamku i jej okrutnym losie. Podobno zakochała się w młodym budowniczym, który pomagał przy budowie zamku. Związek dziewczyny z zamożnej rodziny z biednym robotnikiem był niedopuszczalny i dlatego kochankowie muszą się ukrywać. Bez powodzenia, kiedy hrabia z Draxholm dowie się o przewinieniu swojej córki jest wściekły i każe zamurować jej dziewczynę żywcem. Mroczny okres Draxholm przypada na XVI-XVII wiek, kiedy zamek pełnił funkcję więzienia dla szlachty. Wśród więźniów swego czasu znajduje się również James Hepburn, czwarty hrabia, trzeci mąż królowej Szkocji Mary Stewart. Ożenił się z nią 15 maja 1560 roku, jednakże u rządów wytrzymał tylko 5 tygodni. Swoim ślubem królowa stawia przeciwko sobie cały kraj, także Francuzów, Hiszpanów, a nawet papieża. Niepokoje narastają, a Maria Stewart poddaje się i zostaje aresztowana. James stara się uciec, jednak zostaje aresztowany i kończy właśnie w więzieniu w Draxholm, gdzie umiera w 1578 roku. To on jest tym drugim duchem, który rzekomo pojawia się w zamku. Świadkowie podobno widzieli go, jak jeździ na swoim koniu po dziedzińcu i po Słychać czasem stukot końskich kopyt. Trzeci duch to kobieta ubrana na szaro. Dawna pokojówka z zamku, którą paraliżuje straszny ból zębów. Przez kilka dni jest zdesperowana bólem, zanim ktoś jej pomoże. Hołska, turystyka.wp.pl. ponownie zamek hołska znajduje się 50 km na północ od Pragi, jest uważany za najbardziej tajemnicze miejsce w Czechach. Według legendy pod fundamentami budowli znajduje się wejście do samego piekła. Zjawą, która pojawia się w zamku w nocy jest duch mnicha, którego twarz jest niewidoczna pod czarnym kapturem. Strzeże on wejścia do bram piekła śmiałków, którzy decydują się odwiedzić zamek z aparatem. Najczęściej po powrocie przychodzi lekki dreszcz emocji, zdjęcia z zamku podobno zawsze są niewyraźne.